jeżeli chodzi o dziwne doświadczenia w grach i dziwne rzeczy, które robiłem. Myślę, że każdy robił coś dziwnego w GTA. Jeżdżę w GTA zgodnie z przepisami. Zatrzymuję się na skrzyżowaniach, przepuszczam pieszych, nie szaleję na drodze, co w GTA może się wydawać dziwne, bo przecież ta seria słynie z tego, że szalejemy po ulicach i robimy rzeczy, których nie bardzo wypada robić w prawdziwym życiu. Pytanie powinno brzmieć, co dziwnego zrobiłeś w grze oprócz GTA? Najdziwniejsza rzecz, jaką robiłem w czasie rozgrywki, wydaje mi się, że huśtawka w GTA 4, czyli po prostu najechanie na nią branym modelem auta, po czym zostaliśmy wystrzeleni w przestrzeń kosmiczną. Myślę, że jedną z dziwniejszych rzeczy, jakie zrobiłam w grach, musi być GTA 3, a dokładnie szukałam takich sporych prób NPC-ów, a następnie wpisywałam kod na dostępność wszystkich broni, po czym starałam się zestrzelić jak największą liczbę osób z wyrzutni rakietowej, bądź spalić ich żywcem. Ale wydaje mi się, że na pewno twórcy gry musieli mieć w głowie, że coś takiego będzie miało miejsce i jestem prawie pewna, że nie byłam jedyną. Z perspektywy czasu uważam, że to gra była mega zła. Rozjeżdżanie ludzi to chyba taki standard. Przejeżdżanie tych takich łysoli w Grand Theft Auto 1, gdzie się wyświetlało Gouranga, strasznie to lubiło robić. Kto nie robił głupich rzeczy w GTA? Kto nie przejeżdżał tysiąca ludzi, tych Hare Krishnowców na raz? Kto nie sprzedawał samochodów, nie ustawiał 100 samochodów, nie wysadzał ich? Była jeszcze taka jedna gra, Carmageddon, i w Carmageddonie jakby to było już elementem gry. No tam aż się prosiło, nie? Że jedziesz samochodem i wjeżdżasz na chodnik. Przejeżdżanie ludzi i wyświetlanie punktów, no jak Carmageddon dosłownie. A w Carmageddon z siostrą, że siostra drzwi otwierała, żeby ludzi więcej trafiać drzwiami w dwójce. Tak było. Dla większości osób totalnym dziwactwem jest to, że ja w grach nie poluję na zwierzęta, co oznacza, że na przykład w takiej Zeldzie było mi bardzo trudno przetrwać na samych owockach. Jak chyba każdy dzieciak, no to przeszedłem fazę rysowania męskiego przerodzenia zwanego ch**, wszędzie gdzie się da. I to było w Quake'u czy w Duke Nukem 3D. Bo tam było chyba kino, do którego się przychodziło. Chyba to był też jeden z tych momentów, gdzie się przychodziło do kolegi, żeby zobaczyć, jak się gra, a oczywiście się nie... No, muszę ci coś pokazać, bo tam jest naga laska. Tam nie pamiętam, czy się płaciło kasę komuś czy coś, w każdym razie były nagie laski chyba na ekranie telewizora. Trochę mało wyszukany, ale bardzo obecny w różnych grach online, tak zwany teabagging, którym upokarzałeś przekonanego właśnie przeciwnika, dostępny między innymi w Halo. A drugie w Mortal Kombat 10 wielką przyjemność sprawia mi na jednej planszy, jak można złapać taką staruszkę przechodzącą gdzieś tam w tle i rzucić przeciwnika. Grałem w taką grę Roller Coaster Tycoon i to, co ja robiłem, były dwie rzeczy. Albo się stawiało kolejkę, która była z góry gotowa, albo można było włączyć tryb wolnego budowania. Ja miałem dwa cele. Albo budowałem kolejkę, która osiągała takie prędkości na zakrętach i w ogóle na zjazdach, że dążyłem do tego, żeby wszyscy, którzy schodzą z kolejki, wymiotowali do śmietników na zewnątrz. Tak, to było zwyrowskie. Ważna była ilość gości odwiedzających w grze, więc jeśli oni się obrażali i na przykład nie podobało im się w moim parku, no to robiłam im takie bunkry, w których ich ukrywałam i oni sobie tak z kółko łazili. A cel numer dwa był bardziej spektakularny, mianowicie budowałem kolejkę z dużym spadem i jak budowałem już podjazd, to tego podjazdu nie zapętlałem, to znaczy on się po prostu w pewnym momencie urywał. I czekałem, aż kolejka z pasażerami po prostu wywali i wszyscy zginą. Ewentualnie budowałem takie kolejki troszeczkę za krótkie, jak mnie zdenerwowali i dawałem na maksa przyspieszenie, więc ta kolejka leciała sobie w kosmos. To był chyba 2008 albo 2009 rok. Gra World of Warcraft, instancja Sunwell Plateau. I ja z moją 40-osobową gildią pokonaliśmy tą instancję mega trudną, 40-osobowym rajdzie, więc wyobraźcie sobie synchronizacja 40 osób, żeby udało się tych kilku bossów, tak powiem, rozłożyć na łopatki. I oczywiście ja, top 3 DPS, jedyna kobieta. Ta-da! Takie dziwności, tak się kiedyś grało. No muszę się cofnąć pamięcią do mojego wczesnego dzieciństwa, pierwszego PlayStation i
Tomb Raider 3 w wersji samouczkowej, gdzie mieliśmy tak naprawdę do dyspozycji całą rezydencję Lary, można było także zamknąć Lokaja w zamrażarce. We had some so-called red card and yellow card competition during our football game in FIFA. After we played like 4 hours in a row, me and my friend, and we decided to have some fun together by who got the most yellow card or red card. Instead of score, and we decided to just kick each other. Whoever got the ball, we kick. Behind their back. Jeżeli chodzi o takie rzeczy niestandardowe, to tak. Wątki miłosne w Assassinie praktycznie wszystkie rozwijałem. Pełno jest takich kruczków, smaczków, które starożytno-grecko wyglądają dosyć normalnie. W dzisiejszym świecie no, jest to trochę różnie interpretowane. I generalnie tekstem, który to wszystko wieńczy, jest właśnie młodzieniec biegający z szaleństwa do morza, bo się okazało, że zamordowałeś mu matkę, przeleciałeś mu ojca i skończyło się to niestety, zamiast uratowania go, skończyłeś to tragicznie. When my cousin went inside, when we were playing Football Manager or maybe Championship Manager at that time, I transferred the guy behind his back by adding myself as a manager of the other team, buying an unbuyable player to my team. While I was in the process, he caught me and I had to beat him up just to... From that team, I bought one player and I gave him another player. So the other team that we bought the players, they got relegated thanks to us and I became the champion. Najdziwniejsza rzecz, którą ja zrobiłem, to było w dawnych latach, to było edytowanie kodu, to się chyba nazywało edytowanie heksów. Gry były zabezpieczane w ten sposób, że trzeba było otworzyć jakąś tam książeczkę i w tej książeczce pokazać sobie, okej, dobra, tutaj strona 7, 27 słowo, to jest słowo klucz, które odblokowuje nam przejście. Była taka gra kiedyś, Iskar nazywała się. My w tym Iskarze dochodziliśmy do takiego mostu, gdzie stał taki duży minotaur. Po pokonaniu tego minotaura musieliśmy wpisać takie słowo. Niestety ja tej książeczki nie miałem. Natomiast znaleźliśmy gdzieś statą informację, w jaki sposób przejść przez ten most, edytując właśnie te heksy. Przenieśliśmy się, ale coś nie działało do końca, bo potem jakieś takie błędy były, problemy. Ja to nazywałem zabawą w Spidermana, właśnie taka próba dostawania się w miejsca nieprzewidziane standardowo przez grę i robię to do teraz. W Oblivionie takie cuda się dawało robić, gdzie nagle skacząc przodem nie można było się dostać na jakąś krawędź tekstury, ale już skacząc tyłem byłeś w stanie się wspiąć na jakiś wysoki klif i wylecieć za tekstury, za planszę. Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w grze. Myślę, że bardzo dobrym przykładem będzie tutaj gra Skyrim z serii The Elder Scrolls. A mianowicie akcja była taka, że od początku rozgrywki zaczęłam zbierać masę przedmiotów do ekwipunku. Wszystkie te rzeczy wyrzucałam na ziemię w komnacie arcymaga w twierdzy Winterhold, po czym puszczałam czar Blizzard i podziwiałam sobie tornado latających dziwnych rzeczy. Albo to, co robiłeś na mapie, na przykład w grach typu Skyrim, to, co robiła twoja postać, miało wpływ na jej statystyki, gdzie na przykład człowiek blokował zapałką guzik odbiegu i szedł sobie, nie wiem, na obiad, postać biegła w ścianę przez kilka godzin, człowiek wracał i nagle, kurde, poruszał się już 10 razy szybciej. Nie, no GTA powinno być poza kategorią, tam wszyscy robili takie rzeczy, tak, po to ta gra była. No ale w Simsach? Bardzo lubię gry, chociaż już aktywnym graczem za bardzo nie jestem. Na temat gier jest mi dosyć bliski. Jeśli chodzi o te dziwne rzeczy, jakie robiłem w grach, no to wyciągnięcie drabinki z basenu w Simsach jest zbyt mainstreamowe. Simsy, no to wiadomo, chyba każdy topił Simy. To jest oczywiście klasyk w postaci wybudowania basenu, do którego oczywiście zapraszałeś swojego Sima i likwidowałeś mu potem drabinkę, przez którą wchodził. No i tak się Sim topił. No plus oczywiście klasyka simsowa, czyli mordowanie swoich ludzi i romansowanie z kim popadnie. Dlatego ja lubię tą grę. Nie dlatego, żeby tam jakąś rodzinę budować, to się znudziło po pół godziny. Później, kiedy usunięto już możliwość zabierania im drabinki, nauczyły się simsy wychodzić z basenu bez drabinki, no to po prostu zamurowywałam je ścianami, żeby nie mogły wyjść i takie, wiecie, śmierć party w basenie. W jedynce i dwójce to działało najlepiej. Robiłeś 8-osobową rodzinę. 4 baby, 4 typów. Nazywałeś ich jakimiś imionami znajomych. No i podwyższałeś i opuszczałeś teren, aż ci zostawało tam, nie wiem, tych 150-200 tych Simleonów, co tam za waluta była. No i zaczynałeś grę.
Goście mieli pustą parcelę i 200 na koncie, w 8. I teraz tak, za to mogłeś kupić krzesło. No i tam trzeba było szybko, póki nie spadnie nastrój, znaleźć pracę. No i potem jak przynosili tam 200, nie wiem, 80, no to na przykład kupowałeś jedną kawałek ściany i lodówkę, ale lodówka, żeby ci nie wydawali kasy, musiała być odwrócona do ściany. I moje simy miały odwróconą, i grzyba, moje siory, miały odwróconą lodówkę do ściany, żeby nie wydawali pieniędzy na jedzenie. I tego momencie, jak mogli jeść, to była odwrócona, że jeden wyciągał, robił żarci z portą odwrócona tyłem do ściany. No i na przykład ci, co pracowali, mieli dostęp do łóżka, reszta nie, spali na podłodze. Bo ci, co pracowali, żeby dostać awans, musieli mieć dobry nastrój. Tak się grało. Simsy to była bardzo patologiczna gra, jeśli o mnie chodzi. Można było mieć kody na kasę, jak chciałeś grać honorowo, to po prostu robiłeś maksymalną ilość ludzi w rodzinie. Nie karmiłeś ich, nie miłeś, tylko wysyłałeś do pracy, oni zarabiali, umierali. W międzyczasie, jak miałeś szczęście, pojawiały się nowe dzieci. Tak dorabiałeś się fortuny na niewolniczej pracy innych simów. Jak dostawali awans, to było super, jak nie, no to trudno. Zawsze można było poszukać nowych simów, dokoptować. Albo typ, który miał dostać awans, szedł na siłownię, żeby się wyspać i umyć, a nie żeby ćwiczyć. To jest fajna gra, mówić, to jest fajna gra. No to były takie perypetie, ale więcej chyba grzechów nie pamiętam, bo żadnego nie żałuję.